Tomek i Jakub chodzą do pierwszej klasy liceum, które wchodzi w skład powiatowego zespołu szkół nr 3 w Sobótce. Podkreślają, że dzięki temu, że uczą się w swojej rodzinnej miejscowości, nie muszą tracić czasu na przykład na dojazdy do Wrocławia i mogą lepiej się rozwijać. Powiatowy zespół szkół nr 3 w Sobótce jest jedną z dwóch powiatowych placówek edukacyjnych. Do obu rozpoczęła się właśnie rekrutacja. Bliźniaki są ścisłowcami, dlatego wybrali klasę z rozszerzoną biologią. Lubią matematykę i fizykę, ale podkreślają, że w szkole mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach. Dzięki luźnemu, jakby to powiedzieć, planowi zajęć, możemy też w łatwy sposób wspierać swoje hobby. I na przykład ja z bratem, dzięki temu, że możemy chodzić do szkoły od taksy po prostu z domu. Co prawda my teraz jesteśmy w pierwszej klasie, dopiero zobaczymy, jak to będzie, ale i tak się nadal z tego cieszymy, bo mamy czas na naukę i mamy czas na swoje własne, jakby to powiedzieć, rozwijanie. Nie dojeżdżamy, nie tracimy czasu, możemy się więcej uczyć, mamy więcej też czasu wolnego. Na przykład jak mamy po 8 lekcji w szkole, to musielibyśmy 2 godziny jazdy, wtedy wracaliśmy bardzo późno, wtedy to już czasu na naukę też by nawet nie było, to co dopiero na sen. Powiatowy zespół szkół nr 3 w Sobótce oferuje kształcenie w liceum ogólnokształcącym w klasie krajoznawczo-lingwistycznej oraz w technikum jako technik informatyk. Podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej brane pod uwagę są m.in. punkty uzyskane podczas egzaminu ósmoklasisty. Druga z powiatowych placówek, zespół szkół nr 1 w Krzyżowicach, oferuje naukę w liceum oraz technikum na wybranych kierunkach. Tak naprawdę technik weterynarii cieszy się dużym zainteresowaniem oraz technik hodowca koni. Zapraszamy również do szkoły. Technik hotelarz plus technik logistyk, jak również mamy w swojej ofercie technik rolnik. W tym roku nowość, liceum, więc każdy może spróbować swoich własnych sił. 4-letnie liceum kończące się maturą, więc oferta jest dość szeroka. Szkołę branżową pierwszego stopnia na różnych wybranych przez siebie kierunkach. A jakie mamy kierunki? Szkoły branżowej? Może być to kierowca mechanik, sprzedawca, fryzjer, może być to piekarz, magazynier. Albo może być również mechanik pojazdów samochodowych. Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronach placówek powiatu wrocławskiego. Echo 24, Oliwia Stasiak.